skoro padło pytanie dziennikarza zadane przewodniczącemu Sojuszu Lewicy Demokratycznej o to, czy dalej będzie takie szarpanie, jak było jeszcze do niedawna, no to nie. Każda partia musi prezentować jedyny pogląd, bo wyborcy chcą, żebyśmy zajmowali się rozstrzyganiem ich i rozwiązywaniem ich problemów, a nie swoich. Chciałem też poinformować, że właśnie Grzegorz Napieralski, który potrafi rozmawiać z ludźmi, który tak często wśród nich przebywa, w najnowszym sondażu renomowanej opinii badającej popularność polityków uznany został za osobę, którą szacunkiem darzy aż 62% Polaków. Jest na drugim miejscu w Polsce, wyprzedził premiera Donalda Tuska. To wymaga rzeczywiście chyba dalszego dyscyplinowania tych wypowiedzi, żebyśmy nie byli targani wewnętrznymi sprzecznościami, tylko wysyłali jeden przekaz, co chcemy zrobić, a nie po kilka.